ponieważ na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego obecny był poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Andrzej Sztorc. Zapytaliśmy, dlaczego poręczył za aresztowanego prezydenta Tarnowa Ryszarda Eś, oskarżonego o korupcję. Chodzi tutaj o aresztowanie prezydenta Tarnowa, tego tutaj na zdjęciu, oraz kiedy zakończy się prawomocnym wyrokiem sprawa karna skierowana przeciwko właśnie posłowi Andrzejowi Sztorcowi. Kiedy zapadnie wyrok, czy też ta sprawa będzie się toczyła w nieskończoność, aż ulegnie przedawnieniu. Oto reakcja posła Andrzeja Sztorca, jak powiedziałem, z partii ludowej PSL. Pani Przewodnicząca, ja jeszcze raz chcę podziękować za zaproszenie. Rozumiem, że wszystkie pytania, że nie ma. Czy ja mogę zadać pytanie? Pani Przewodnicząca. Ponieważ pan pisał poręczenie za prezydenta Ścigałę, czy zakończyła się już sprawa wyrokiem prawomocnym w sprawie karnej przeciwko panu? Proszę pana. Tutaj z rady mówiło o szczerości. Jeśli interesuje to pana, pan jest tak prywatnie, jak i no ja nie jestem. Ja nie jestem prywatnie, jestem w pracy. Poręczenie dałem i gdyby pana w podobny sposób kiedyś nas kłopoty dręczyły, to jako czysto ludzki odbóg dam poręczenie pana. Natomiast jeśli inne sprawy, moje osobiste, to zapraszam porozmawiać. Dobrze. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś inne? Pan... Chciałem powtórzyć to pytanie w związku z poręczeniem. Proszę zorganizować konferencję chętne. No ale z panem, znaczy, takim... zapadł już wyrok w sprawie karnej przeciwko panu. Proszę pana. Proszę. Nieprawomocnym wyrokiem. Tak, i nie ma wyroku. Nie ma wyroku tak, jeszcze. No, a kiedy należy się spodziewać wyroku w pana sprawie? Proszę pilnować, pan jest wszędzie, to proszę pilnować. Dobrze. Proszę konserwę, konferencję zorganizować, przyjdę. Ale jak pan jest tak, przecież. No jak się pan chce dowiedzieć, to przyjdę. Ja rozmawiam z posłem jako przedstawiciel mediów. Proszę i pana, spytać, czy poseł już, został skazany już wyrokiem prawomocnym. Proszę pana, pan nie wie? No ja nie wiem. Pan mówi, że jeszcze nie. Proszę nie uciekać, panie pośle, przed mediami. Przed kim? No ale przed mediami pan ucieka, pan unika odpowiedzi. Przed takim medium, proszę. Ale kiedy zapadnie wyrok w pana sprawie? Nie mnie. Aha, czyli sąd wie. Proszę pana. Pan, proszę, pan takie media i pan nie wie, kogo pytać? No ale przepraszam, że pan pierwsze spytanie. Takie medium i nie wie pan, kogo pytać. Proszę pytać tam, gdzie decydują się sprawy. Ale czy to postępowanie nie zmierza do tego, żeby uległo przedawnieniu? No. No poseł nie odpowiedział wyczerpująco, uciekł sobie.